Dobrze, dobra. Chcę się wyzwać moi drodzy. Czekajcie. Telefon chyba mam włączony, ale nie będzie nam przeszkadzać. Ponieważ już prawie włączyłem, ściszyłem troszkę telewizor, więc spokojnie nie będzie nic tam przeszkadzać w odcinku. Więc słuchacie Gorge Girls. Ja więc zapraszam na ciebie w skomentowaniu, więc jeśli chodzi o Minecraft, to się przysłał, zachęcam do obejrzenia. Moi drodzy, jeszcze chwilka, jeszcze taka sprawa. Tak jak wiecie, w Minecraftie mówiłem, że będzie ogłoszenie w sprawie jutrzejszych materiałów z Mobizena. I będzie, moi drodzy, ale to pod koniec. Jak pod koniec takie ogłoszenie. Dobrze, moi drodzy. Ja przygotuję płytę, a wysłuchacie mnie dzisiaj Taylor Swift Gorge Girls z płyty Reputacją. Tłumaczenie Reputacja. Teraz słuchamy, moi drodzy. Miłego słuchania, moi drodzy. Oczywiście lyric video, tak? Ona to wpuściła w październiku. Długość odcinka 12-13 minut maksymalnie, chyba że ogłoszenie będzie dłuższe, wtedy wiecie. Ten utwór. Moi drodzy, zanim przejdziemy do odcinka, chciałbym powiedzieć, że i takie wiecie, pod koniec ogłoszenie, tak, sobie, no to jest Mobizena, jeszcze pokazuję płytę, tak, Reputacją. Ten utwór oczywiście ocenę za zetę, troszkę po samym kilka lat
bez przesady. Masz kolejny utwór albo Taylor, albo Katie leciał. No, albo Milej. Właśnie leciał. Gorgoros to ocena oczywiście, no powiedzmy sobie 7 na 10. Dosyć no, fajne. Ten, głównie ten refren. Za chwilę skomentujemy tak kompozycję, tam utwory, słowa, rozumiesz. No. Oczywiście uprzedzam, że nie będę w swoim uczeniu Gorgoros. No, rozumiecie. Teraz wyjdę na tekstowo i będzie. Ogłoszenie pod koniec, nie? Wykorzystam moją dopłatę i prowadziłem na komentowanie. Nie ma co się ociągać. Ponieważ boję się, że zabierze nam to 14 minut, a nie chcę. Skomentujemy, tak? Pokazuję płytę. Będzie zrobić z tego recenzja, tak? W trzecim sezonie. Mówię, trzeci sezon zaczniemy od przyszłego tygodnia, nie? Ja o tym sezonie jeszcze wspomnę w końcówce tygodnia, nie? W sobotę, niedzielę, jakoś tak. No, więc to wszystko. Fajna płyta, tak? Ma 15 utworów nowych. W tym oczywiście single, czyli Ready for E, właśnie Gorgoros. No i w ogóle, głównie ten look What You Made Me Do, nie? Bo on został przecież w zeszłym roku tak pod koniec sierpnia przesłany, nie? No, jakoś tak, nie? Wysłał 1 sierpnia, czy jakoś tak, nie? Czy w lipcu, tak? Musicie sprawdzić, tak? No dobrze, moi, tak czy inaczej. Teraz komentuję ten utwór Gorgoros. Więc dosyć jest fajny, fajny utwór, moi, naprawdę, bo może włączę ten. To już nie musicie tego widzieć. Dobra. Dobra, mój dobry. Czekajcie. Dobra. Jest dosyć fajna kompozycja. Dobrze ułożone słowa. Ta muzyka jakby wzywa jakby do tego spokojnego rytmu. Czyli potem możemy powiedzmy o miłych chwilach sobie wspomnieć tak jakby chwilowo. Tak można się poczuć jakby delikatnie słuchając tego utworu. Naprawdę. To jest naprawdę fajny utwór. No i warto go słuchać, moi drodzy. Szczerze mówiąc, kompozycja bardzo dobra. Kompozycja jako właśnie jakby wolna, delikatna jakby, na podstawie delikatności jakby, czyli można jakby się poczuć chwilowo, gdzieś podążać za marzeniami, albo po prostu wspomnieć swoje chwile, tak? Na przykład w ramionach ukochanej osoby, czy tam, tak, czy coś takiego, tak? Że rozumiecie, no. Oficjalnego teledysku Taylor nie wpuściła. Szczerze mówiąc, ocena takiej podawałam 7 na 10. Bardzo fajny utwór, dosyć fajny, głównie ten refren właśnie. Nie wiem, co znaczy Gorgoros, ale pewnie coś bardzo miłego. I naprawdę fajny, moi drodzy, warto go słuchać, tak? On jest jakby tak, można się poczuć właśnie chwilowo, tak? Właśnie znajdźcie jakby słuchając tego refrenu, jakby tego tekstu można się właśnie czuć jakby w delikatności, tak? Delikatności w chwili, kiedy wspominamy sobie o czymś miłym. Co się stało, co się, albo co się już stało, tak? Rozumiecie? Rozumiecie? Wybaczcie, że tak, wiecie, potem tak. Dobrze, moi drodzy. Znaczy naprawdę fajne, tak? Możecie poczuć właśnie, wsłuchając właśnie tego, wiecie, no. A jeśli chodzi o słowa, to właśnie są bardzo dobrane. Czucie, kompozycja, jak i same słowa są dobrze jakby zrobione, tak? Wytytułowane jakby. Naprawdę, to tej już się postarało, naprawdę. I z tego się powodu wszyscy cieszymy, także i ja, moi drodzy. Dobrze, to wszystko, jeśli chodzi o te komentowania. Wszystko szybko, ponieważ mówiłem tam sytuację, jakby czucie, tak? Co czujemy, słuchać tego utworu, kompozycje, słowa. Słowa, tak powiedziałem, w mini, tak? W mini jakby, wiecie, rzecz. No. Dobrze, więc teraz ogłoszenie. Tak, bo też pokazywałem, nie? No, jeszcze raz pokazuję tło. Tak, wiecie, tu można wyjąć, nie? No, a w środku był, wiecie, ten plakat. No, my raz plakat omówimy. Raz omówimy. Zrobimy sobie jakiś dodatek sezonu i sobie omówimy, nie? Tak? No dobrze, moi drodzy, pokazuję listę. Moi drodzy, jutro spodziewajcie się trzech materiałów z Mobizena. Tak, trzech. Plus dodatkowego. Dodatkowe materiały są starsze filmy, czyli starsze historyjne fakta, część 7. Zajęcie do trzech poprzednich części starszych filmów. Oczywiście na BT543, tak? Moi drodzy, jutro spodziewajcie się, to jest następujące, dwóch Katie filmów,
wybiorę, tak, z mojej listy tam, albo sam wymyślę z głowy. Planety faktów kolejnego odcinka. Oraz odcinka z sezonu. Oraz odcinka z komentowania Taylor Swift. Oczywiście Love Story, moi drodzy. Dodatkowo starsze filmy, część 7. Czyli starszych filmów, tak, kolejna część. Tam powiedzmy dwa mini filmiki, albo jeden film, tak? Cały odcinek. Powiedzmy tak 10-8 minutowy, tak? Dobrze, więc to wszystko. Oczywiście te dwa, kiedy wiem, się liczą jakby dwa materiały z Mobizena. Jakby dwa materiały. Po prostu jeden film z jednym materiałem, a drugi Katie film z drugim materiałem. I to nie ma problemu z historii widzów. W sobotę są kolejne problemy. Nie, w sobotę nie ma. Dopiero w niedzielę są problemy z historii widzów, ponieważ ja muszę tam wymyślić, co będzie i tak dalej, nie? Więc to, że spodziewacie się dwóch Katie filmów, odcinku z sezonu, będę faktów, wysłuchajcie z komentowania, dodatkowo z troszkę filmów, tak? Oczywiście zaczynamy jutro od Planety Faktów, a Planety Faktów powiem jeszcze o tych materiałach, tak? Odcinek sezonu będzie po południu, ale o tym jeszcze wspomnę o Planety Faktów. Dobrze, moi drodzy, do zobaczenia i widzimy się już jutro. Zachęcam do Minecrafta. Oczywiście na Betim 543. Przypadkowo na Betim 543 wrzuciłem problemy z telewizją, ale na szczęście mama mnie nie zamordowała. Ale tak czy inaczej, zachęca do tych historii widzów, tak? Oczywiście wiecie, prowadzi Karolina, nie? Z historii na fakt. No. Do zobaczenia. Zachęcam do Minecrafta i tych historii widzów, tak? Do zobaczenia, moi drodzy. Do widzenia. Widzimy się już jutro, moi drodzy. Do zobaczenia, moi drodzy. Do widzenia. Widzimy się już jutro. Czekam Was u Twoim Gorgy Rose, Taylor Shift, a także z planem.